Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Inside Solution One. Przed Państwem Tomasz Piwoński, zarządzający funduszem Solution One. A w dzisiejszym odcinku powiem o tym, że banki rozpędzają się, o tym, że Wall Street Bets znowu nadaje, o Michaelu Berrym, który shortuje nie tylko Teslę, ale też obligacje, o Merkatorze, który wymyślił świetny pomysł na biznes, i o Dark Poolu, który być może stanie się paypoolem. Wig banki. Dlaczego mówię o bankach? O bankach mówię już Państwu od kilku ładnych miesięcy i mówię o tym też zaraz obok, albo na przemian zazwyczaj, bo staram się nie zasypywać w jednym odcinku i tym, że jest czas banków, i tym, że jest czas surowców. Mówię na przemian Państwu od paru miesięcy o tym, że mamy czas surowców, i mówię też co któryś odcinek o tym, że mamy czas banków. Dzisiaj akurat wypadła kolej banków. O czasie surowców nie będę mówił, ale mówię o czasie banków i chciałbym trochę zupdate'ować i pokazać, jak to się przedstawia. No i przedstawia się tak, że idzie tak, jak powinno iść, czyli zgodnie z teorią cyklów koniunkturalnych mamy czas tuż przed wzrostem stóp procentowych, tuż przed wzrostem inflacji, więc mamy czas surowców i nie tylko tych surowców nieoczywistych, giełdowych, ale tych też trochę bardziej takich mniej dostępnych, typu tarcica, typu jakieś tam niektóre stopy metali, jakieś różne surowce, nie tylko te notowane na giełdach, zwłaszcza te nienotowane w ostatnim czasie mocno drożeją. No ale tak jak mówię, na razie surowce na bok, dzisiaj o bankach, no bo innym aktywem, które drożeje w trakcie podnoszenia stóp procentowych, to są banki. Banki, które zostały przez ostatnie lata, przez 10 lat miały de facto chude lata, chudy okres, bardzo niskie stopy procentowe. Jeden z najdłuższych chyba historycznie okresów, kiedy stopy procentowe były tak niskie, to dociska bardzo mocno banki, plus banki dociśnięte w 2008 przez kryzys, plus spadek zaufania do banków. No, trudno sobie wyobrazić, żeby były gorsze czasy dla banków. Spektakularne bankructwo jednego z banków, Getting Noble, czy bankructwo, nawet trudno to nazwać bankructwem, bo to nie było bankructwo, z odebranie właścicielowi własności, tak, banku, bo bank w sumie nadal istnieje. W każdym razie wszystkie te czynniki spowodowały, że banki były skrajnie niedowartościowane, no i w obliczu rosnących stóp procentowych mamy taki super miks, bo mamy super miks bardzo niskich wycen banków i miks tego, że za chwilę sytuacja może się odmienić, bo rosnące stopy procentowe będą pomagać bankom. Więc banki moim zdaniem są skazane na wzrosty z dwóch powodów. Powód numer jeden to rosnące stopy procentowe, a powód numer dwa to budząca się do życia gospodarka, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Więc jeśli chcemy się załapać na ostatnią fazę hossy, no to ja nie widzę tutaj lepszego sposobu niż podłączenie się pod hossę na bankach. To mówię od jakiegoś czasu, pytanie, czy teraz wsiadanie do pędzącego pociągu dalej jest takie bezpieczne, pewnie dużo mniej niż wtedy, kiedy zaczęliśmy o tym na antenie mówić, ale myślę, że w związku z tym, jak banki bardzo mocno zostały wcześniej przecenione, to myślę, że jeszcze może nie być za późno. No a już wskazując konkretne banki, ja sobie tak upatrzyłem takie dwie perełki, Alior i Millennium. Dlaczego Alior? Alior, który był potwornie przeceniony wcześniej, bardzo zła prasa, dużo problemów przeróżnych, regulacyjnych. Millennium z kolei problemy z frankowiczami, dużo kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich. Więc, a jeszcze teraz mamy do tego to oczekiwanie na decyzję, Sądu Najwyższego, jeśli chodzi o los frankowiczów. Myślę, że tutaj los frankowiczów i banków, które udzieliły kredytów, myślę, że no w oczekiwaniu na ten wyrok no już tyle złego się stało, że myślę, że teraz oczekuje się, że bank w końcu, no ten miecz Damoklesa w końcu spadnie, że po prostu coś się stanie, ale już wszyscy się tak bardzo przygotowali na wszystko co najgorsze, że no, że kursy tradycyjnie jak to na giełdach, jeśli już wszystko złe jest w cenach, zaczynają rosnąć i rosną, stopy procentowe pomagają, myślę, że no, tak jak mówię, ja zresztą nie od dziś oczekuję okresu bardzo dobrej koniunktury dla banków. Temat numer 2. Wall Street Bets znowu nadaje. Wall Street Bets znowu nadaje. Zobaczmy, co się stało na spółce AMC. Inwestorzy spostrzegli, że fundusze hedgingowe znowu mają dużą ekspozycję short na akcjach AMC. Fundusze hedgingowe trochę się rozochociły. Myślały, że ten wyskok z przełomu stycznia i lutego, wtedy kiedy po raz pierwszy opowiadałem Państwu o tej historii. Zobaczmy, jak wygląda wyskok z przełomu stycznia i lutego na tle tego, co się dzieje teraz. No to jest nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne to, co się stało. Mamy kurs na poziomie około 50-60 dolarów teraz, ze szczytem powyżej 70 dolarów, gdzie wtedy na tej pierwszej bańce wydawało się, że 20 dolarów to już jest no, przegięcie i że to już wyżej się nie da, a zobaczmy, jesteśmy wyżej i to jesteśmy wyżej na wyższych obrotach. No i co się dzieje? No, prezes AMC obiecuje darmowy popcorn dla inwestorów w akcje AMC. No, w hedge fundy, które na krótkich pozycjach są wyciskane. No i mamy samospełniającą się przepowiednię. To, co Państwu też mówiłem już wtedy, na przełomie stycznia i lutego, że to jest oczywiście preferowane są dla mnie krótka strona rynku, bo no wierzę, że fundamenty tak czy siak prędzej czy później zwyciężą, ale zwróciłem uwagę Państwu na bardzo jedne poważne zagrożenie tego, że może się zdarzyć, że to się stanie samospełniającą się przepowiednią i no, nawet się zastanawiałem, że no, napisanie pracy doktorskiej na taki temat byłoby bardzo ciekawe, bo żyjemy trochę w takich czasach. To samo się stało z Bitcoinem de facto, który stał samospełniającą się przepowiednią. To, że wystarczająca liczba ludzi, inwestorów uwierzy w coś, nawet jeśli to może nie na pozór, albo może w ogóle nie mieć fundamentów, to powoduje, że to się stanie, nawet pomimo tego, że to może nie mieć dużego sensu. I to moim zdaniem stało się z Bitcoinem i to się dzieje z AMC. Dlaczego to się dzieje z AMC? No bo dam przykład. Wyobraźmy sobie, że jest spółka, która jest bankrutem albo tam nie ma kapitału, spółka jest warta 10 tysięcy dolarów, tam nie ma nic, nie ma zatrudnienia, nie ma niczego. I wyobraźmy sobie sytuację, w której inwestorzy z jakichś powodów zmawiają się i mówią: nie, ta spółka jest warta nie 10 tysięcy dolarów, ta spółka jest warta $1 miliard. I koniec. Nas nie obchodzą fundamenty, ona jest warta $1 miliard. No a inni mówią, no nie jest warta miliarda i grają krótkie pozycje, a inwestorzy nie, my będziemy kupować i jest warta miliard i koniec. I co się dzieje dalej? Jeśli odpowiednia liczba ludzi uwierzy w to, że ta spółka jest warta miliard, to powoduje, i to się staje na naszych oczach, bo AMC właśnie to zrobiła, spółka może emitować obligacje, spółka może emitować akcje, spółka może emitować te akcje przy wycenie $1 miliard. No więc jeśli taka spółka wyemituje sobie akcje o wartości $0,5 miliarda, no to nagle ma w portfelu $0,5 miliarda. Ma w portfelu $0,5 miliarda, z którym to $0,5 miliardem może coś zrobić. I nagle ze spółki, która oczywiście rozwodnili się inwestorzy o 1/3, tak, no bo przybyło 50% akcji, ale spółka ma w portfelu $0,5 miliarda. I jeśli teraz już ci bardziej fundamentalni inwestorzy uwierzą w to, że prezes z tym $500 miliarda jest w stanie coś zrobić. Może odpalić drugiego Netflixa na przykład, może, no może dużo mieć pomysłów, no ale już mając $500 miliarda, a nie $10 000 jak wcześniej, no to no hej, no to już z tej spółki równie dobrze może być za chwilę biznes warty $10 miliardów, więc kurs może zacząć rosnąć, tak? I to jest mechanizm, który pokazuje, trochę wyolbrzymiłem to, bo AMC zrobił teraz emisję akcji, zrobił przy ogromnej wycenie, ale zrobił tę emisję no po to, żeby rozwijać biznes i zrobił na niewielką skalę. Tam skala emisji jest, z tego co kojarzę, około 2% kapitalizacji, ale mu równie dobrze mógłby zrobić odpowiednio większą. No i spółka jest w stanie, jeśli inwestorzy faktycznie będą podtrzymywali sztucznie, bo sztucznie kurs, ale dzięki sztucznemu podtrzymywaniu kursu spółka może zacząć de facto mieć ogromny biznes, tak? Tylko dlatego, że ktoś się uparł, że ona jest tyle warta. To jest niesamowicie, to jest bardzo ciekawe, to jest nowość w dzisiejszej ekonomii. No i znowu, no, myślę, że takich przypadków może być więcej. Dopóki stopy procentowe są niskie, takich przypadków może być więcej. I dopóki ktoś nie uknuje, tak jak ja, tej teorii, to znaczy jeśli ta teoria, już usłyszycie Państwo tę teorię z większej ilości ust niż tylko z moich, no to trzeba by było się zastanawiać, ale póki jeszcze to nie jest jakaś tam głoszona nowa teoria ekonomiczna, no to myślę, że takich przypadków można by wypatrywać. Co nie znaczy absolutnie, że uważam, że AMC będzie rosło. Myślę, że jednak tutaj fundamenty są takie, że ona ma większe prawdopodobieństwo, zdecydowanie większe prawdopodobieństwo spadków niż wzrostów, ale warto mieć z tyłu głowy to, że gdyby były jakieś inne przypadki, to różnie może być, no i to, że spadki są bardziej prawdopodobne na AMC, wcale nie znaczy, że one będą teraz, że one wystąpią, albo inaczej, nawet jeśli mamy rację, no to jednak no, kto wie, gdzie jest szczyt tej drugiej fali bańki. Michael Berry shortuje Teslę, jak widać dobrze mu to idzie, w sensie takim, że no, akcje Tesli ostatnio nie radzą sobie najlepiej, no ale też chciałbym Państwu wskazać ciekawostkę, bo już media głównego nurtu ekonomicznego nie piszą o tym tak ochoczo jak o Tesli, ale Michael Berry shortuje też namiętnie obligacje. Obligacje i amerykańskie, i różne obligacje na całym świecie. No i to jest coś, co się też pokrywa z moimi analizami i z tym, o czym Państwu już od też kilku miesięcy opowiadam. Kolejny temat, Merkator. No, Merkator numer 1 ciekawostek z zeszłego tygodnia, jak dla mnie, no bo mamy, tak jak już niejednokrotnie mówiłem na antenie, mamy krótkie pozycje na Merkatorze. No i ku mojemu zdziwieniu czytam któregoś poranka, że Merkator ogłasza skup akcji własnej po 500 zł za akcję. No trochę się przestraszyłem w pierwszym momencie, no bo wiadomo, na krótkich pozycjach. No ale sobie myślę, o nie, no to jeśli pomysłem spółki na dalszy rozwój i na zagospodarowanie ogromnych ilości rezerw gotówkowych, jakie posiada z tytułu tego, że no, trafiło się jak ślepej kurce ziarka, można by powiedzieć, czyli trafiła się no, taka koniunktura, która no, zmeczowała się z biznesem spółki. Już nie chcę przytaczać znowu moich argumentów, dlaczego uważam, że to nie potrwa wiecznie i dlaczego uważam, że no, Merkator, jeśli nie wymyśli czegoś nadzwyczajnego, nie ma świetlanej przeszłości, odsyłam do wcześniejszych filmów. W dużym skrócie chodzi o to, że no, to nie ma biznesu typu rocket science, to nie ma dużej bariery wejścia w biznes, który robi Merkator. Więc tam ja nie widzę tutaj, póki zarząd nie wymyśli czegoś rewolucyjnego, nieoczekiwanego, nie widzę tutaj dużych szans dla tej spółki. No a co zarząd wymyślił? Zarząd wymyślił, że będzie skupował akcje po 500 zł. Na rynku są po 260, 40, 250, a on będzie skupował po 500 zł. No gratulacje, no, jeśli to jest pomysłem spółki, żeby wydawać pieniądze akcjonariuszy, przepłacając za akcję dwukrotność, no to nie brzmi to jak dobry pomysł biznesowy dla spółki. Ja wiem, że to jest alternatywa dywidendy, ale no dlaczego, jakbym był zarządem, nie wiem, no chyba by mi ręka uschła, jakbym miał płacić za coś 500 zł, jak to jest warte 250 zł. Ja jeszcze rozumiem, żeby skupowali to po 260 zł, po 280 zł i na przykład większej ilości. To jakiś sens dla spółki jeszcze by może miało, no ale płacenie 500 zł. Drenowanie spółki po to, żeby nakarmić akcjonariuszy. Nie wiem, no ja czekałem na jakieś coś mocniejszego, jeśli chodzi o plany rozwoju spółki, niż tylko skup akcji własnych. No i ten wyskok oczywiście potraktowałem jako mega okazja do sprzedaży. Miałem nadzieję, co prawda, że to może 300 zł, nawet w ekstremum gdzieś tam sięgnie. No nie sięgnęło, sięgnęło niewiele, ponad 260 zł. Uważam, że to była bardzo dobra okazja do zajmowania krótkich pozycji. I ostatni temat w dniu dzisiejszym, Dark Pool. Nie mówiłem od jakiegoś czasu o Dark Poolu. No to takie dwie informacje. Po pierwsze, zmieniamy prawdopodobnie nazwę projektu po różnych głosach, konsultacjach i tak dalej. Urodziła się nowa nazwa, nawet nie nowa, bo Dark Pool, tak jak Państwo zauważali, niektórzy to taka była trochę robocza nazwa i zastanawiamy się nad nazwą paypool. Paypool to jest nazwa, którą gdzieś tam sobie ukuliśmy w zespole roboczym. Projekt ma już swojego PO prezesa, projekt ma już szefa marketingu, założona jest już spółka akcyjna, co prawda w organizacji, nazywa się Dark Pool One, spółka akcyjna, założona, może za duże słowo powiedziane, założona notariusza, gdzie czekamy na rejestrację w sądzie rejestrowym. No a nazwa projektu jednak to jest trochę co innego niż nazwa spółki. No i zastanawiamy się nazwą PayPool. Jestem bardzo ciekawy, co o niej myślicie, czy jest lepsza niż Dark Pool, czy gorsza niż Dark Pool. Dark Pool zresztą jest nazwą taką dosyć powszechną, trzeba by pewnie używać nazwy Dark Pool One, tak myśleliśmy o nazwie Dark Pool One. No jeśli chodzi o PayPool, myślimy o nazwie PayPool i domenie paypool.one. Już mamy zarejestrowaną taką domenę, Paypool One projekt. Jestem ciekaw, co o tym myślicie, a dla odwiedzających naszą stronę dodaliśmy jeszcze jeden easter egg. Nie powiem, co jest nagrodą za ten easter egg, bo to trochę wynika z tego easter egga, ale jak sobie odpowiednio poszukacie na stronie, to znajdziecie kolejnego easter egga, którego dodaliśmy na stronie tej, którą widać na ekranie, darkpool.nl. Jak odpowiednio mocno poszukacie, znajdziecie tam easter egga i po spełnieniu kryteriów tego easter egga dla osób, które zrobią to, co wynika z tego easter egga, no też mamy przewidziane nagrody, niespodzianki, także zachęcam do szukania, a tymczasem bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Przed Państwem był Tomasz Piwoński, zarządzający funduszem Solution One. Do zobaczenia.